Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj będzie test. Nie zawaham się użyć słowa gadżetu. Byliśmy w Sephorze z Tomkiem i Tomek mówi, nie wierzę, że to działa. Więc stwierdziłam, że ja to przetestuję. Kupiłam coś, co się nazywa Makeup Eraser. Pokażę Wam w przebitkach, jak to wyglądało w opakowaniu, jak to otwierałam. To jest ściereczka, która ma nam robić demakijaż twarzy tylko i wyłącznie przy użyciu wody. Przeczytam Wam opis ze strony Sephory, co tutaj jest napisane. I będę czytać tak, jak jest napisane. Chyba ktoś używał Google Translate, bo i na opakowaniu, i w tym opisie coś jest nie halo. Umożliwia usunięcie makijażu wodą, w tym eyeliner i wodoodporną maskarę. Ponadto jest to ściereczka wielokrotnego użytku, bo można ją prać w pralce. Ściereczka wykonana z różowej tkaniny z satynową lamówką jest miękka i delikatna w dotyku. Jak używać? Wystarczy zmoczyć ściereczkę i usunąć nią makijaż. Ultra praktyczna chusteczka do demakijażu, aby w mgnieniu oka oczyścić skórę. I tam na półeczce jeszcze leżała jakaś jedna ściereczka. Tylko to, co mnie zachęciło, żeby wybrać właśnie tą markę, to, że tu jest napisane, że można ją używać, znaczy, że ona starcza na 1000 użyć. I tutaj jest napisane, że trzeba ją zmoczyć wodą, nie dodajemy nic innego, potem ścieramy ten makijaż i... Ach, i tutaj drugą stroną możemy robić peeling. Tak, że niby ta druga strona służy do peelingu, ale to jest takie mięciutkie z obu stron. No nie wiem, zaraz zobaczymy. Tak wygląda mój makijaż po całym dniu. Jeżeli jesteście ciekawe, jaki to podkład, to jest Revlon Color Stay. Ja mam tutaj miskę z ciepłą wodą. Mam lusterko. No i co? Tak wygląda ściereczka, jest bardzo ładna, różowa, duża, to jest takie mega milutkie, jak taki kocyk dosłownie. No i zobaczymy. Nie mam wodoodpornej maskary, mam zwykłą maskarę, pomalowałam sobie tylko usta, żeby jeszcze zmyć pomadkę. No i zobaczymy, słuchajcie, zmoczę to w wodzie i zobaczymy, co nam się z tego tutaj urodzi. Dajcie znać, czy miałyście okazję może tą albo inne marki testować, jak to się u Was sprawdziło. Wyciskam ją, nie wiem, jak bardzo to musi być mokre. No dobra, chyba tak. I zaczynamy. Dobra, z pomadką nie było trudno. Podkład. Brwi. Najbardziej mnie interesują rzęsy. No powiem Wam, że w miarę ładnie to schodzi, faktycznie. Jestem w szoku. Tylko czy... To faktycznie tak oczyszcza skórę, że tutaj nic nie ma. Powiem Wam, że ona tak jakby szybko wysycha. Ja muszę jeszcze raz zmoczyć. Mam wrażenie, że ona mi już wyschła. No słuchajcie, wydaje mi się, że usunęła mi tą maskarę ładnie. Przedziwne to jest. Przedziwne. Ale gdyby to działało, ja na pewno Wam powiem, że nie zaufałabym takiemu produktowi na tej zasadzie, że tylko tego bym użyła do demakijażu. I tak bym później jeszcze zmyła twarz jakimś olejkiem. Ale powiem Wam, że jestem... Dobra, to drugie oko zrobimy tak. No, to tak jakby, słuchajcie, to jest od razu suche. Strasznie dziwny materiał, bo też, słuchajcie, takie tarcie oka, no to wiadomo, że dla skóry oka nie jest
najlepsze, więc może ja to chwilę przyłożę. Nie, trzeba to, zdecydowanie trzeba trzeć, żeby ten makijaż nam zszedł. Co prawda, no, przy użyciu płynu micelarnego i bacika też trzeba to zrobić. Dziwne, słuchajcie, nie myślałam, że to będzie działać. Myślałam, że to będzie jakaś katastrofa i będę mieć ten makijaż rozmazany po całej twarzy. Ciekawe, z czego to jest zrobione. No dobra, słuchajcie, jeszcze tutaj szyję wszystko. Staram się ładnie zetrzeć. Zaraz Wam powiem dlaczego, bo chcę zrobić taki mały test, żeby sprawdzić, na ile faktycznie to mi skórę oczyściło. Powiem Wam, że moje doznania w trakcie używania tego są bardzo pozytywne. To jest naprawdę tak, jakbyście przecierały twarz kocykiem i może tego nie widać, bo ja tak dosyć mocno to przykładam, ale to w ogóle jest jakoś tak zrobione, że nie czuję, żeby mi to naciągało skórę. Bo na przykład waciki, które są czasami takie, no wiecie, takie, mają taki mały jakby poślizg i czasami czujemy, że tą skórę tak naciągamy, co nie jest dla nas dobre. A tutaj powiem Wam i też nie czuję żadnego jakiegoś ściągnięcia. Niesamowite. Ściereczka wygląda tak. I teraz faktycznie odwrócimy to na tą drugą stronę. Ja to jeszcze raz zwilżę i zobaczymy, czy to ma nam faktycznie peelingować. Nie do końca wierzę opisowi na tym pudełku, bo to tak trochę jakoś się kupy nie trzyma, no ale dobra. Tak samo jest miła ta druga strona. Ciężko mi stwierdzić, czy to mi faktycznie peelinguje twarz, czy nie. Nie czuję żadnego drapania ani niczego. Jest bardzo miła i przyjemna. Dobra, tak to wygląda. I teraz przetestujemy, na ile to mi zmyło ten makijaż. I wezmę po prostu patyczek do uszu i płyn micelarny. I zobaczymy, czy tam mi coś jeszcze może gdzieś na rzęsach zostało. No, tak. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie w kamerze, ale tak, widać to, że gdzieś jeszcze jakieś pozostałości są. Tak, zdecydowanie. No ale to ja od początku, wiecie co, nie chciało mi się wierzyć, że to tak samo zmyje makijaż. Bo w takie cuda to ja nie wierzę. O, i tu to samo. Widzicie? U nasady rzęs tak jakby jeszcze został tusz. I to całkiem sporo. O, widzicie? Zdecydowanie tutaj jeszcze jest produkt. I teraz wezmę po prostu chusteczkę do demakijażu. I jeszcze zrobimy test na buzi, czy tu coś nam zostanie, czy nie. Jeżeli chodzi o podkład i cały makijaż twarzy, to nie widzę tutaj śladów, więc został dobrze zmyty. No więc powiem Wam, że to jest bardzo ciekawy gadżet. Ja, tak jak od razu Wam wspominałam na początku, nie używałabym tego jako jedyny produkt, ale jako taki wstępny demakijaż, żeby zmyć tą pierwszą warstwę makijażu z twarzy, to czemu nie? Im mniej tych wszystkich kosmetyków na twarzy,
chyba tym lepiej. Natomiast oczy i tak nadal bym zmywała płynem micelarnym. Myślę, że najpierw bym po prostu sobie zdjęła tą pierwszą warstwę, potem to i użyłabym jeszcze na koniec jakiegoś żelu do demakijażu, żeby jeszcze tą twarz umyć. Patrzę tutaj na metkę, widzę, że tutaj jest napisane, że tak, że można to prać w pralce na delikatny program w chłodnej wodzie, w niskiej temperaturze. Powiem Wam, że spodziewałam się, że myślałam, że to będzie taki totalny bubel i będzie kolejny śmieszny film z cyklu kolejny gadżet za kupę kasy, który jest totalnie bez sensu, a powiem Wam, że widzę u siebie zastosowanie tego. To jest takie moje pierwsze wrażenie, test na żywo. Oczywiście z biegiem czasu dam Wam znać, czy faktycznie tego używałam, jak mi się to sprawdzało, na ile też to jest higieniczne z biegiem czasu, jak to się dopiera. I zobaczymy. Dajcie znać, co sądzicie o tego typu ściereczkach, czy miałyście okazję ich używać, jak Wam się sprawdziły, jakie widzicie plusy, minusy. No i tak, to był mój kolejny test. Jeżeli Wam się podobało, to proszę o kciuka w górę. Ja już uciekam. Dzięki, trzymajcie się, po buziaki.